Cześć. Dzisiaj mamy zawieszenie gwintowane firmy Tain. Jest to model Street Advanced, czyli wersja z regulacją twardości. A przednie amortyzatory, jako że jest to Street Advanced, to tutaj mamy takie tulejki. W momencie przekręcę ją odpowiednio, tu jest takie o gniazdo i tak to na amortyzatorze jest nasunięta właśnie taka tuleja gwintowana, na której są nakrętki. I na to idzie sprężyna, charakterystycznie dla tej na kolor zielony. Z przodu mamy amortyzator R, czyli prawy, i drugi będzie lewy. Tutaj właśnie jest pod tym pokrętełkiem w tłoczysku od góry. O, tutaj jest regulacja twardości właśnie. Także tak wygląda amortyzator przedni. Na wcisk zwrotnicy, natomiast tylny wygląda w ten sposób, charakterystyczne dla tej Hondy widełki. Tutaj też o, ta tuleja ma swoje miejsce. Również oczywiście ta regulacja w tłoczysku. Tak to wygląda. Oczywiście w zestawie, jak widać, tutaj mamy odboje i osobno osłony, klucz do regulacji wysokości, jeden, drugi i dodatkowo taka przedłużka do kręcenia twardością. Tak, zapraszamy po gwinty Tejna. Cześć.